Siemanko, z tej strony Jakub Karta. Dzisiaj pokażę wam 5 topowych projektów sektoru sztucznej inteligencji na rok 2024. W zanadrzu posiadam więcej takich tokenów, a więc jeśli film wam się spodoba, to stworzymy drugą część. Również bardzo serdecznie zapraszam was do mojej prywatnej grupki na Telegramie. Aby do niej dołączyć, musicie zarejestrować się na wybranej giełdzie z mojego linku w opisie i tym samym zrobić jakiś depozyt, aby aktywować konto. I to wszystko, po tych czynnościach piszecie do mnie, a ja was dodaję do grupy. A dla osób, które niekoniecznie chcą to robić, istnieje również publiczna grupka. Pierwszym tokenem na mojej liście jest to projekt Injective. Injective to blockchain zaprojektowany specjalnie dla finansów. Powstał on na chainie warstwy pierwszej, który obsługuje zaawansowane aplikacje DeFi, w tym na przykład DApps'y, do handlu kryptowalutami takie jak giełdy Spot i inne instrumenty pochodne, a także protokoły pożyczkowe. A sam zamysł projektu Injective polega na umożliwieniu każdemu tworzenia tego rodzaju aplikacji. Zapewnia podstawowe elementy infrastruktury finansowej, które mogą wykorzystać właśnie wcześniej wspomniane aplikacje. A same jego DApps'y mogą bezproblemowo łączyć się z innymi łańcuchami bloków, takimi jak na przykład Ethereum, Cosmos i Solana, zwiększając interoperacyjność między łańcuchami. I warto sobie rzucić okiem na listę właśnie wcześniej wspomnianych DApps'ów. Bo warto dodać, że nie są to projekty z pierwszej łapanki. A pamiętajmy, że rosnąca popularność tych projektów również bezpośrednio oddziałuje na cały ekosystem Injective. A sam projekt w dużej mierze korzysta z udogodnień AI, przez co postanowiłem dodać go do naszej listy. Poza tym w obecnym okresie moim zdaniem jest to must have, ponieważ szykują oni dość spory airdrop. A pamiętajmy, że airdropy to w świecie krypto jeden z najskuteczniejszych sposobów marketingowych. Za pojedynczą sztukę tokena Injective musimy zapłacić około $39. Przy czym aktualna kapitalizacja rynkowa to około $3 miliardów. Jeśli zobaczymy sobie na wykres, to możemy zobaczyć, że ten token w ostatnim czasie zaliczył dosyć spore wzrosty, jednak nie ma to zbytniego przełożenia, jeśli mówimy tutaj o długoterminowym inwestowaniu, bo jeśli odpowiednio zaplanujemy strategię oraz będziemy grali pod wydarzenia właśnie z tym projektem, myślę, że da on jeszcze sporo zarobić. A drugim projektem na mojej liście jest Render Network i przez wiele osób sam Render jest nazywany projektem, który wiedzie prym w kryptowalutowej sztucznej inteligencji. Zadaniem tego projektu jest połączyć sztuczną inteligencję, blockchain i renderowanie grafiki, bo Render to sieć zbudowana na blockchainie Ethereum, która wykorzystuje niezagospodarowane zasoby GPU np. od minerów w celu renderowania np. grafiki. A żeby być bardziej dokładnym, Render wykorzystuje bezczynną moc procesora graficznego, używaną wcześniej w wydobywaniu kryptowalut do produktywnego tworzenia treści AI i 3D. Jeśli rzucimy sobie okiem na aktualną cenę rendera, to oscyluje ona w okolicach $3.80 przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej $1.5 miliarda. Jeśli chodzi o wykres, to może się powtórzę, ale uważam, że render jest w stanie mocno przebić poprzednie ATH. Myślę, że nawet okolice $10 jest to na pewno dla niego za mało. Także ja do tego projektu jestem byczo nastawiony i myślę, że w 2024 roku jeszcze pokażę pazury. I proszę państwa, numer trzeci zajmuje Fitch AI. Jest to kryptowaluta stworzona w zdecentralizowanym środowisku w celu wspierania autonomicznych agentów. A ci agenci zaprojektowani są do niezależnego działania, współdziałają ze swoim otoczeniem i sobą nawzajem, aby wykonywać różnorodne zadania. A samym celem tego projektu jest stworzenie ekosystemu opartego na sztucznej inteligencji, który usprawni udostępnianie danych, wymianę wartości i efektywność dystrybucji zasobów. Innowacyjność tej platformy polega właśnie na połączeniu sztucznej inteligencji z inteligentnymi kontraktami, umożliwiając tym autonomicznym agentom płynną współpracę bez pośredników. Sam token projektu na dzień nagrywania możemy zakupić za 67 centów, a kapitalizacja rynkowa przy tym wynosi $700 milionów. Myślę, że w kapitalizacji rynkowej możemy na spokojnie dobić do $1 miliarda. Wystarczy jeszcze trochę poczekać na hossę. Przed ostatnim projektem, który chciałbym wam pokazać, jest BitSensor TAO. Jest to największe aktywo kryptograficzne AI pod względem kapitalizacji rynkowej, sygnalizując właśnie w ten sposób swój znaczny potencjał wzrostu w 2024 roku. A w wielkim skrócie, zadaniem TAO jest zdecentralizowane uczenie maszynowe. A BitSensor wykorzystuje właśnie swój token TAO
do napędzania rozwoju inteligencji maszynowej. Beat Sensor umożliwia również synergię różnych modeli sztucznej inteligencji, a sama sieć tego projektu jest wspierana przez górników i walidatorów, przy czym jak się okazuje jest również wspierany przez zespół ekspertów, w tym były personel Google. I właśnie nastąpiła nawet dobra okazja zakupowa właśnie na tym tokenie, ponieważ po ogromnych wzrostach w końcu nastąpiła oczekiwana przez wielu korekta i myślę, że TAO jest jak najbardziej tokenem wartym kupienia pod HOSSE 2024 i myślałbym nawet tutaj o pułapach 1000 do 2000 dolarów. Ostatni projekt właśnie widzicie na ekranie. Będzie on dostępny na mojej grupce na Telegramie i myślę, że ten projekt jest jednym właśnie z najciekawszych z tego filmu. Także pamiętajcie, aby się zarejestrować do mojej prywatnej grupki, a my będziemy się widzieć w przyszłych materiałach. Na razie, cześć!